Jutro wybory do Parlamentu Europejskiego. Są to najważniejsze wybory. W komisjach wyborczych trwają ostatnie przygotowania. Dbamy o bezpieczeństwo tych przede wszystkim kart do głosowania, żeby nic się nie stało. Innowacje, ekologiczne rozwiązania i troska o pracowników. Ważne też tutaj jest to, że 60% załogi ma przynajmniej 18-letni staż pracy. Nagrody pracodawców Kujaw i Pomorza przyznane. Myślę, że jest to bardzo duża nobilitacja, szczególnie w naszym regionie. Wzrasta liczba chorych na nowotwory. Własnym układem immunologicznym walczymy z naszym nowotworem. O leczeniu nowotworów kobiecych rozmawiano w Bydgoskim Centrum Onkologii. Minęła godzina 18.30. Krystyna Rymaszewska. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na Słowacji, Łotwie, Malcie, we Włoszech i w Czechach trwa właśnie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy oddadzą swój głos w niedzielę. To już ostatnie przygotowania. W komisjach wyborczych są już karty do głosowania. Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Mieszkańcy regionu i kraju kolejny raz w tym roku odwiedzą lokale wyborcze. Tym razem oddadzą jeden głos na kandydata do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że dlatego, że są to najważniejsze wybory, no wystarczy tu popatrzeć i myślę, że wiele osób powinno jednak iść. Na pewno nie można takiego argumentu używać, że po co, bo to nic nie zmieni. Zmieni. W kwietniowych badaniach Eurobarometru 64% młodych ludzi z całej wspólnoty deklarowało zamiar głosowania. 38% respondentów wskazało, iż głosowanie jest najskuteczniejszym działaniem, aby ich głos został wysłuchany. Około 19% stwierdziło, że nie jest zainteresowane polityką, a 13% nie jest zainteresowane głosowaniem. Jutro wybory do Europarlamentu. Głosujecie? Tak. Dlaczego? Bo to jest mój obowiązek jako obywatel. Pracuję, niestety. I nie ma szans, że po prostu udać się do urn. Zobaczymy. Są to osoby takie, które są w naszym wieku, pamiętają czasy przed wejściem do Unii Europejskiej, to myślę, że ich nie trzeba zachęcać. A młodzież, to można im powiedzieć po prostu, żeby sobie wyobrazili moment, kiedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się gdzieś uczyć, nie mogą pracować gdzieś indziej, nie mogą w zasadzie wyjść poza jakieś decyzje odgórne, które gdzieś im tam narzucają i jakby potrafili sobie taki science fiction wyobrazić, to od razu by poszli. Jeszcze jest czas na podjęcie decyzji o głosowaniu. Wybory w niedzielę. Przygotowania trwały od kilku tygodni. Tutaj przed Urzędem Miasta w Bydgoszczy ostatnia prosta. Zapakowane karty do głosowania i spis wyborców. Firma przewozowa dostarcza do obwodowych komisji wyborczych. W każdym samochodzie pracownik urzędu oraz strażnik miejski. Wszystko po to, by zachować przejrzystość systemu wyborczego. Dbamy o bezpieczeństwo tych przede wszystkim kart do głosowania, żeby nic się nie stało. Dlatego funkcjonariusz Straży Miejskiej do odbioru protokołu tych wszystkich dokumentów jest wyznaczony pracownik Urzędu Miasta. Chodzi głównie o zaufanie. W obwodowych komisjach wyborczych pełna mobilizacja. Lokale wyborcze są gotowe na przyjęcie głosujących. Dziewczyny przeliczają karty. Musimy przygotować lokal, obwieszczenia ponaklejać, sprawdzić spisy wyborców, ulice. No i od jutra od 6 rana zaczynamy z całą mocą. W niedzielę w lokalach wyborczych głosujący otrzymają jedną kartę, na której stawiają jeden znak X przy nazwisku kandydata. Lokale wyborcze otwarte będą od 7 rano do 21. W całym kraju do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione są wszelkie formy publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Znamy już najlepszych pracodawców w regionie. W Bydgoszczy odbyła się gala, podczas której ogłoszono laureatów konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw. Nagrodzono 11 firm. To przedsiębiorcy, którzy stawiają na innowacje, ekologiczne rozwiązania i przede wszystkim dbają o pracownika. To bydgoska firma zajmująca się unieszkodliwianiem odpadów, w tym niebezpiecznych. Dysponuje też nowoczesnym systemem do odzysku energii w trakcie przetwarzania materiałów. Jury tegorocznego konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw doceniło działania ekologiczne zakładu, ale także prowadzoną w nim działalność edukacyjną. W firmie przeszkolono już 2000 uczniów. Obok naszej działalności podstawowej bardzo dbamy też o to, żeby rosła świadomość ekologiczna, żeby młode pokolenie, bo najwięcej skupiamy się tak naprawdę na dzieciach, na młodzieży, żeby uczyć o tym, żeby mówić o tym, żeby też angażować i uświadamiać.
To już 23. edycja konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw. W tym roku nagrodzono 12 firm. Zwycięzcy uhonorowani zostali podczas uroczystej gali, którą zorganizowano w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. Powiem szczerze, gdy zakładałem z moim wspólnikiem markę firmę, nigdy nie pomyśleliśmy, że będziemy mogli uzyskać takie wyróżnienie. Jest to dla nas na pewno motorem napędowym. Chcemy stwarzać coraz więcej miejsc pracy, oferować godną pracę, fajną pracę w naszym województwie. Dla kapituły konkursu ważne były także m.in. inwestycje w nowe technologie, tworzenie miejsc pracy, wynagrodzenie czy właśnie rozwiązania proekologiczne. O sukcesie decydowała także stabilność zatrudnienia. Ważne też tutaj jest to, że 60% załogi ma przynajmniej 18-letni staż pracy, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Świadczy to o tym, że rzeczywiście pracownik jest doceniany i jest tak jakby partnerem w biznesie. Nominowanych w konkursie było 170 firm. Rywalizowali w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały, średni i duży przedsiębiorca. Takie wyróżnienie może mieć ogromne znaczenie na rynku pracy. Może być to cenne dla pracowników w tej firmie, ponieważ oni mogą dojść do wniosku, że pracują w dobrej organizacji, że ten zarząd nie dba tylko właśnie o taki czysty zysk, ale dba też o te warunki pracy. Myślę, że jest to bardzo duża nobilitacja, szczególnie w naszym regionie. Zwłaszcza, że teraz jednak każdy, kto poszukuje pracy, zastanawia się nad tym, jakiego pracodawcę wybrać. W konkursie Pracodawca Pomorza i Kujaw może wziąć udział każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w regionie kujawsko-pomorskim i zatrudniający pracowników. Julia Mann, TVP3 Bydgoszcz. Rak piersi, rak płuca oraz jelita grubego to najczęstsze nowotwory wykrywane u Polek. O postępach w diagnostyce i leczeniu nowotworów kobiecych rozmawiano w Bydgoskim Centrum Onkologii podczas drugiej edycji kujawsko-pomorskich spotkań onkologicznych. Liczba osób z zaawansowanymi nowotworami wzrasta, dlatego lekarze niezmiennie przypominają o profilaktyce. Ja miałam całe życie dobrą cytologię, teraz się półtora roku temu okazało, że mam po prostu jakiś stan zapalny. Także ja jestem za tym, żeby naprawdę się badać. Tylko poprzez wyłapanie choroby w możliwie najszybszym stadium, kiedy nie daje ona żadnych oznaków choroby, pozwala nam podjąć leczenie w sposób radykalny. By leczenie było skuteczniejsze, ważna jest indywidualnie dobrana terapia oraz umiejętne łączenie poszczególnych metod leczenia, a te są ściśle związane m.in. z aktualizowanymi wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie podawania nowych leków. Jak podkreślają lekarze, możliwości leczenia nowotworów stale się zwiększają. Szansą dla pacjentów jest m.in. immunoterapia. Własnym układem immunologicznym walczymy z naszym nowotworem. Są leki, które aktywują nasz układ immunologiczny i pobudzają do walki z nowotworem. I to jest jakby największy skok w tej chwili. O nowych możliwościach w diagnostyce i leczeniu m.in. raka szyjki macicy, piersi lub jajnika rozmawiano podczas drugiego kujawsko-pomorskiego spotkania onkologicznego. Te wszystkie ustalenia, te nowości, które wypływają ze świata, z Europy, one są tutaj w naszym mieście propagowane i na bieżąco wdrażane. Także będzie to wniosek istotny dla procesu praktycznego wprowadzenia nowoczesnych terapii dla naszych pań. Konferencja odbyła się w Bydgoskim Centrum Onkologii, w którym niedawno została otwarta pierwsza w Polsce pracownia radioterapii adaptacyjnej. Bydgoskie Centrum Onkologii udziela rocznie około 230 tysięcy porad. Lecznica może hospitalizować ponad 20 tysięcy pacjentów rocznie, nad którymi czuwa 250 lekarzy i niemal tyle samo pielęgniarek. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Tragiczny wypadek w miejscowości Kąpie w powiecie żnińskim. Zginął 30-letni policjant z Tucholi. W jego samochód uderzył ciężarowy man przewożący kamienie. Kierowca samochodu ciężarowego został zatrzymany. W poniedziałek będzie przesłuchiwany w prokuraturze. Do wypadku doszło po godzinie 9. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca ciężarówki na łuku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. W wyniku zderzenia zginął 30-letni kierowca Suzuki. To policjant z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi i jechał prywatnym autem. Posterunkowy Mateusz Sikora służył w jednostce od grudnia 2021 roku. 55-letni kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Był trzeźwy. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Rośnie cena ziemi rolniczej. W
Toruniu zakończył się 28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Siłownia, świetlica, a może warsztaty dla seniorów to tylko niektóre z projektów realizowanych przez lokalne grupy działania. Organizacje starają się o granty samorządu województwa, aby życie w małych ojczyznach było ciekawsze i lepsze. Galeria spotkań w Łysomicach przy ulicy Sadowej to jeden z projektów zrealizowany przez lokalną grupę działania Ziemię Gotyku. W ramach projektu powstał park, jest fontanna, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Obok zbudowano obiekt, w którym mogą odbywać się warsztaty dla seniorów czy młodzieży. To tylko jeden z przykładów wsparcia przez lokalne grupy działania. Zachęcam, żeby właśnie odwiedzić Elgiedy, bo tu możliwości są duże. Ja ze swojej strony, nasz klub jest od niedawna, bo jest od 2 lat. Moje pierwsze kroki właśnie skierowane tu były do Elgiedu. Bardzo duże wsparcie otrzymałam, jeżeli chodzi o to. W województwie kujawsko-pomorskim jest 28 lokalnych grup działania. Tworzą je samorządy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Mobilizują społeczność i sprawiają, że życie w małych ojczyznach staje się lepsze. W LGD Ziemia Gotyku opracowano już kolejną strategię, która ma wpłynąć na lokalny rozwój. W ramach tej strategii znalazły się działania skierowane właśnie do seniorów, ale także do dzieci, młodzieży, do osób dorosłych w zakresie edukacji osób dorosłych, a także będziemy mieli dosyć dużą pulę środków na rozwój przedsiębiorczości. LGD mają wiele pomysłów, ale mogą je realizować i funkcjonować dzięki środkom otrzymywanym z samorządu województwa. Lokalne grupy dzisiaj składają wnioski na środki, na koszty zarządzania, czyli na to, żeby byli pracownicy biur, żeby mogli przybywać tych, którzy by chcieli się dowiedzieć o tych wnioskach, więc na to ogłosiliśmy konkurs i lokalne grupy składają swoje wnioski. Wnioski na wsparcie działalności LGD mogą składać do 12 czerwca. To pierwszy konkurs w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej, ale organizacje starają się także o granty, aby móc zaproponować projekty służące mieszkańcom, takie jak kluby młodzieżowe czy kluby seniora. Po przyznaniu środków wyłaniają wykonawców, którzy zrealizują ich projekty. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Coraz więcej trzeba płacić za ziemię rolniczą. W ciągu 10 lat w niektórych regionach podrożała ona nawet 3-krotnie. Na Kujawach i Pomorzu wzrost wyniósł ponad 200%. Ofert sprzedaży jest niewiele, bo niewielu chce sprzedawać grunty. Rolnicy mówią o prawdziwym głodzie ziemi. Czarne ziemie kujawskie, cenne gleby użytkowane rolniczo, na których można liczyć na wysokie plony, mają duże znaczenie dla rolników. Są tutaj ważnym walorem jakby naszego regionu i tam ta produkcja intensywna, warzywnicza, tak oczywiście ma miejsce. Ziemia na Kujawach jest poszukiwana, ma też swoją cenę. Dla przykładu niecały hektar w okolicach Złotnik Kujawskich kosztuje 54 tysiące złotych, a to dopiero cena wywoławcza ogłoszona przez KOWR. Czasem proponowane kwoty dla rolników są zaporowe i wymagają podjęcia ważnych decyzji. Cena gusowska ziemi czwartej klasy to jest 70 tysięcy, natomiast u prywatnego rolnika jest to znacznie więcej, więc no jeżeli kalkulujemy na kilka lat do przodu taką cenę, no to jest to ciężka decyzja, czy po prostu taką ziemię zakupić. Z takim dylematem zmaga się wielu rolników. Lata temu powstały wielkie farmy, do nich trafiała kupowana ziemia z mniejszych gospodarstw. Gruntów ubywa, są one często przeznaczane pod inwestycje albo zalesianie. W sprzedaży nie ma zbyt wielu ofert. W ogóle kupno ziemi jest prawie niemożliwe. Zainteresowanie jest bardzo duże. Rolnicy, którzy nawet mają mniej, zajmują się czymś innym, doceniają ziemię i nie sprzedają, ewentualnie dzierżawią. Z danych KOWR-u wynika, że w ciągu 10 lat średnie ceny ziemi wzrosły w niektórych regionach nawet 3-krotnie. Najwięcej za hektar z zasobów rolnych Skarbu Państwa trzeba zapłacić na Mazowszu, ponad 86 tysięcy złotych. Na Dolnym Śląsku 72, na Kujawach 61 tysięcy. Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. O godzinie 19:00 kolejna odsłona programu AgroSukces. Dzisiaj o kobietach sukcesu, popularności plenerowych imprez, a także o zastosowaniu ziół.
Przedstawienie The Employees w reżyserii Łukasza Twarkowskiego zdobyło Grand Prix 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Podczas festiwalu zaprezentowano 13 przedstawień konkursowych z Polski, Litwy, Łotwy, Czech i Francji. Nagrodę dla najciekawszej osobowości festiwalu otrzymała rosyjska aktorka Teatru Nowego w Rydze Czułpan Czamatowa za rolę Rity w przedstawieniu Kraina Głuchych. Rosyjska gwiazda po podpisaniu petycji przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę zmuszona była uciekać z kraju. Nagrodę dla najlepszego aktora zdobył Damian Kwiatkowski za rolę generała w spektaklu Teatru Polskiego w Bydgoszczy pod tytułem Ostatnie dni Eleny i Nikola Czałczesku. Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Małgorzata Zawadzka za rolę w spektaklu Pewnego długiego dnia. To niezwykle widowiskowe zawody. Uczestnicy muszą wykazać się dużą siłą, sprawnością i wytrzymałością. W Bydgoszczy po raz pierwszy odbyły się ogólnopolskie zawody grup ratownictwa wysokościowego. Rywalizowało ze sobą 40 zawodników z całej Polski. Główny cel to sprawdzenie stopnia wyszkolenia ratowników wysokościowych Państwowej Straży Pożarnej. Te zawody były dla nich najważniejsze w całym roku i jednym z zadań było podniesienie manekina ważącego 80 kg. Najłatwiejsza rzecz to chyba podciąganie ciężaru już na samym końcu, gdzie po prostu nie trzeba już wisieć na tych linach, tylko bardziej technicznie trzeba się wykazać. Trzeba do końca przejść, bo w każdym momencie może się coś wydarzyć nieoczekiwanego, co może zdyskwalifikować zawodnika, więc trzeba do końca być czujnym i wszystko robić prawidłowo. W ogólnopolskich zawodach grup ratownictwa wysokościowego po raz pierwszy zorganizowanych w Bydgoszczy wzięło udział 40 zawodników z Polski. Ci po zdanym kursie rywalizowali indywidualnie i drużynowo. Zawodnik z Bydgoszczy pokonał tor w 17 minut i 55 sekund. Zmęczenie zrobiło swoje, bo jednak tor jest szybki, jest też w jakiś sposób wytrzymałościowy, więc na końcu już było czuć to zmęczenie po prostu. Tor składał się głównie z konkurencji technicznych. Zawodnicy musieli między innymi wejść po szczeblach drabiny na wysokość około 15 metrów lub na zawieszonej poziomolinie podejść do kolejnego zadania. Wyzwaniem była tyrolka. Zawodnicy podchodzą po linię na wysokość około 5 metrów, następnie muszą przy użyciu siły własnych rąk przejść około 60 metrów. To jest wszystko naprawdę wykonywane na profesjonalnym sprzęcie, na sprzęcie atestowanym. Ludzie są do tego przygotowani, naprawdę to są wielogodzinne przygotowania, szkolenia i treningi po to, żeby właśnie w taki sposób sprawny ten cały tor pokonywać i bezpiecznie. Chcemy, aby osoby, których chronimy, widziały, jak ciężki jest nasz zawód. Dzięki temu też wpływamy na ich bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa oraz kształtujemy nowe kadry. Nad przebiegiem zawodów czuwała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dla najlepszych przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe. Zawodom odbywającym się na hali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego towarzyszyły między innymi pokazy sprzętu. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Ekologia, muzyka, animacje dla dzieci, pokazy sprzętu wojskowego i strażeckiego. Początek czerwca to doskonały czas na pikniki, które nie tylko dostarczają rozrywki, ale też uczą i integrują. Recyklingowa dziecięca orkiestra zagrała podczas festiwalu Drums Fusion. Bądźmy razem to hasło festynu zorganizowanego przez bydgoski Caritas. Nikt się tutaj nie zna, wszyscy chodzą od podstraga do stragana, wszyscy są uśmiechnięci. Nie wiemy, czy pochodzimy z tego samego kraju, mamy to samo wyznanie. Różne, wszystko nas dzielić może. A spędzamy czas razem. Trzeba się jednoczyć, nie? No na pewno. Jesteśmy teraz, takie są dziwne czasy. Dookoła wojna, więc myślę, że w kupie siła, jak to mówią, nie? Także myślę, że pomysł jest dobry. Wiem, że też jest ten dzień Bądźmy Razem z Ukrainą, więc no na pewno wspomóc siebie nawzajem i poznać, nie? Też kulturę. Kultura, bo słyszeliśmy panią, która grała właśnie z Ukrainy. Nie powtórzę instrumentu, bo nie pamiętam, jak się nazywał. Coś podobnego do harfy. Także tutaj też widzą, że my o nich pamiętamy i że pewnie im też jest lżej i lepiej na duszy. Pomagać sobie, wspierać się nawzajem, bo są różne przypadki. No na przykład w chorobie, w rodzinie, albo po prostu z Ukraińcami po prostu żyć w zgodzie, nie? Żeby nie było żadnych kłótni ani nic awantur na ulicach, zamieszek. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Jesteśmy po to, aby wspierać się nawzajem.
Dlatego bądźmy razem, bo samodzielnie nie jesteśmy w stanie ani przejść jakiegoś kryzysu, ani sobie poradzić. Bądźmy razem, czyli służmy sobie nawzajem, bądźmy sobie pomocni, wspierajmy się. Przynajmniej osoby, która jest zainteresowana tym wszystkim, to przyciągnie, żeby tutaj przejść. No bo jakby tylko siedzieli, gadali wykład, to nie wiem, czy bym się zmotywowała, ale tak jak patrzę, stoi taki piękny bębny, to żal nie przyjść, nie zobaczyć. Wydaje mi się, żeby uświadamiać ludzi o właśnie tej ekologii i tak dalej. No i to jest bardzo taka przystępna forma dla każdego, dla tych najmłodszych i tych starszych też. Poprzez wspólną zabawę, muzykę, wspólne granie i myślę, że tutaj to jest nasza siła, aby tych najmłodszych edukować o tym, jak dbać o tą naszą planetę. Pobudzić troszkę kreatywność, bo to o to chodzi, żeby stworzyć takie myślenie, żeby troszeczkę przejść, ja już tak powiem trochę górnolotnie, ale żeby zastąpić, na ile się da, konsumpcjonizm kreacjonizmem. Pokazy astronomiczne, barwne eksperymenty, a nawet nasłuchiwanie słońca. Takie atrakcje czekały na pikniku w Toruniu promującym Centrum Edukacji Astronomicznej. To nowa instytucja, która ma koordynować pracę Astrobas w całym regionie i jeszcze bardziej popularyzować naukę o kosmosie. Uwaga! Jedziemy! To był prawdziwy roller coaster, a jego trasa wiodła niemal po całym kosmosie. Podczas pokazu można było z bliska zobaczyć nie tylko Księżyc, ale także inne planety i gwiazdy. Widzieliśmy, jak meteoryt leciał na Ziemię. No i też widzieliśmy Księżyc. Oprócz pokazu w mobilnym planetarium każdy miał również możliwość spojrzeć prosto w Słońce. Oczywiście przez teleskop. Jest to coś ciekawego. Widać takie czarne kropki. Są to miejsca, w których jest niższa dużo temperatura. Równie ciekawe było to, że oprócz oglądania Słońca mogliśmy go także posłuchać. A wszystko dzięki prototypowi szkolnego radioteleskopu. Czy też wręcz zobaczyć, czy mieć szczęście detekcji silnego wybuchu, rozbłysku radiowego na Słońcu. One się zdarzają. Każdy miłośnik gwiezdnych podróży miał także okazję własnoręcznie przygotować rakietę, a następnie posłać ją w powietrze. Robimy rakiety z pianek, żeby były leciutkie, napędzane powietrzem, w naszym przypadku powietrzem. Dzieciaczki skaczą na butelki i rakiety, jak widać, lecą bardzo, bardzo daleko. To właśnie popularyzacja astronomii oraz projektu Astrobas były motywem przewodnim pikniku. Astrobaza Toruń to jest hasło, które ma zogniskować nas w Grodzie Kopernika przy inauguracji Centrum Edukacji Astronomicznej. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Astronomicznej to instytucja, która powstała właśnie po to, by koordynować pracę Astrobas, by nimi zawiadywać. Centrum Edukacji Astronomicznej ma mieć siedzibę w Toruniu. Tutaj będą przyjeżdżali specjaliści, kujawsko-pomorscy koordynatorzy Astrobas na szkolenia, na warsztaty. Tutaj będziemy realizowali pewne działania też popularyzatorskie. To nie koniec astronomicznych atrakcji w regionie. Na niedzielę zaplanowany jest Astrofestiwal, który odbędzie się w Inowrocławiu. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Ze mną już Artur Onacki i najciekawsze informacje sportowe w regionie. Dzień dobry. W Bydgoszczy trwają Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. W konkurencji K1 500 metrów kobiet złoto wywalczyła Dominika Putto z Zawiszy przed Anną Puławską i Karoliną Nają. Ten bieg był fantastyczny, bo płynęłam obok Karoliny i Ani, czyli obok moich największych rywalek i moich koleżanek z czwórki. Jak wystartowałam, to popatrzyłam, że jestem z przodu i powiedziałam sobie w głowie, trzymaj to. I w takiej podświadomości mówiłam sobie, dziewczyny, jedźcie ze mną, bo będzie fajny finisz. Dominika Putto wraz z Anną Puławską, Karoliną Nają i Dominiką Konkol wystartują w Igrzyskach Olimpijskich w osadzie K4 na 500 metrów. A więcej o sporcie w naszym wieczornym serwisie. Artur Onacki, dziękujemy bardzo. A teraz sprawdźmy pogodę na najbliższe dni. Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Jeszcze dziś, gdy przygrzało słońce, szukaliśmy i cienia, i ochłody, bo płynie do nas ciepłe powietrze z nad Bałkanów. Ale w najbliższych godzinach zachmurzenie wzrośnie. Te chmury będą oznaką zbliżającego się niżowego frontu. Front przyniesie opady i burze, a za frontem popłynie chłodniejsze powietrze z nad Atlantyku. Jutro ochłody szukać nie będziemy, bo temperatura maksymalna nie przekroczy 18 lub 19 stopni.
stopni, ale cień będzie potrzebny, bo już w drugiej części nocy frontowe chmury zaczną zanikać i od jutra, a także w kolejnych dniach słońca nie zabraknie. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Teraz to wszystko. Zapraszam Państwa na wieczorne wydanie zbliżeń. Do zobaczenia.